Witajcie, dzisiaj 27 odcinek Zerechty na Solo. Dzisiaj ponownie zawitają do nas Los Angeles Lakers, którzy wciąż są aktywni na rynku wolnych agentów, ale także poza nimi pogadam chwilę o Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans, a także Golden State Warriors, którzy znaleźli zamiennika, nowego zawodnika, który przyjdzie w miejsce JaVale'a McGee. Ale zacznijmy od początku, od chronologicznie, tak? Czyli od Oklahoma City Thunder, bo to oni jako pierwsi w trakcie tego off-season z tych drużyn dokonali jakichkolwiek ruchów. Oni porozumieli się już w sprawie nowej umowy z Paulem George'em, co było dla nich chyba najważniejszym ruchem tego lata, bo Paul George miał być tym, który będzie obok Russella Westbrooka twarzą drużyny. I jak widać, George'owi odpowiada bycie tą drugą opcją. Dobrze się w niej zresztą sprawdził, bardzo solidnie. No i zdecydował się zostać w drużynie, tak? Mówiło się o tym, że Paul George wybierze sentyment, że będzie chciał wrócić do swojego rodzinnego Los Angeles, jednak zdecydował zostać w Oklahoma City. I w sumie dobrze, bo dzięki temu Thunder będą dalej walczyć o playoffy, a może być może coś więcej w nich. No i teraz kolejne rzeczy, które miały się zadziać lub się zadziały, jeśli chodzi o Thunder, to pierwsza rzecz, Carmelo Anthony, nawet chyba jeszcze wcześniej niż Paul George, podjął opcję w swoim kontrakcie na sezon 2018-19, czego oczywiście wszyscy się spodziewali. Melo ma kontrakt teraz na 27 milionów dolarów. Oczywiście nie jest wart tych pieniędzy, no ale to już jest pokłosie poprzednich umów, które podpisywał. No i Carmelo jest na liście płac Thunder, ale spodziewam się, że niedługo zniknie z listy płac Thunder i poszuka sobie innego miejsca w NBA. I myślę, że tutaj możemy myśleć o dwóch kandydatach. Oczywiście w zależności od tego, na ile swoją rolę zmniejszyć będzie chciało Melo, ale mogą to być Lakers, mogą to być Golden State Warriors, więc wydaje mi się, że Melo pójdzie gdzieś w takim kierunku, bo nie wyobrażam sobie, żeby Thunder chcieli go dalej utrzymać, tym bardziej w perspektywie podatku, jaki będą musieli zapłacić, ale do tego podatku dojdę za chwilę. Kolejnym graczem, który zdecydował się na grę w Oklahoma City Thunder, jest Nerlens Noel. Nerlens Noel, który, jak pamiętacie, rok temu dostawał od Dallas Mavericks oferty powyżej 10 milionów dolarów rocznie. Na kilkuletniej umowie, ale zdecydował się zrezygnować z tego, gdyż stwierdził, że jest warty maksa, czyli tam, a jeśli nie maksa, to czegoś w granicach 16-18 milionów dolarów, czyli tak kilka baniek rocznie więcej niż Mavericks mu oferowali. No i Noel ma za sobą fatalny sezon, w którym tak do końca szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy on był rzeczywiście kontuzjowany, czy Dallas po prostu go przetrzymywali. Pamiętam, że były jakieś akcje z jedzeniem przez niego hamburgerów w przerwie meczu czy coś, więc ogólnie rzecz biorąc, Noel pokazał się z bardzo kiepskiej strony i na pewno nie zyskał w oczach kogokolwiek. No i teraz, patrząc na to, że rok temu dostawał kilkuletnią umowę za 10 baniek rocznie, teraz dostaje od Oklahoma City Thunder 3,5 miliona dolarów w najbliższym sezonie i opcję zawodnika na sezon 19-12 w podobnej kwocie. Czyli tak naprawdę dajemy ci, chłopaku, szansę, możesz u nas się odbudować, zbudować z powrotem swoje nazwisko i za rok możesz zrezygnować, ale my przynajmniej jakoś wiele za ciebie nie płacimy. I wiele, i niewiele, bo to zaraz też do tego dojdziemy. 3,5 miliona w tym sezonie, opcja na kolejny rok, z którego myślę, że Noel nie skorzysta, jeśli zagra naprawdę solidne rozgrywki. Nie będzie miał wielkich minut, tego trzeba się spodziewać, no bo do pierwszej piątki jest tam zdecydowanie Steven Adams i Adams jest nie do ruszenia, więc Noel będzie grał kilkanaście minut do 20 minut na mecz i będzie musiał te minuty wykorzystać i pokazać się chociażby z takiej strony, jak swego czasu Marcin Gortat pokazywał się w Orlando Magic, czyli tam będzie po prostu ostra charrua. Jeżeli Noel tego nie pokaże, no to jego droga w NBA będzie coraz trudniejsza i utrzymanie się w lidze tak wysokiego piku w drafcie, zresztą prognozowanego w pewnym momencie na numer jeden, do momentu kontuzji, której doznał jeszcze na uczelni, to ta kariera może wyhamować i pójść w kierunku wyjścia z NBA nawet. Niewykluczone. No dobrze, ale teraz jak sumujemy sobie te wszystkie kontrakty, które w tej chwili mają Thunder,
to za 12 zawodników, którzy są już na kontraktach, mamy 158 milionów dolarów. Czyli grubo powyżej poziomu salary cap, grubo powyżej poziomu podatku od luksusu. Jak sobie teraz cofniemy się w czasie o 6 lat do 2012 roku, jeśli pamiętacie, to jest ten moment, w którym Thunder byli po wizycie w finale NBA, przegranym z 4-1 z Miami Heat i stanęli przed bardzo trudną decyzją, bo już mieli przedłużone kontrakty z Russellem Westbrookiem, z Kevinem Durantem i przychodziło do nowej umowy Jamesa Hardena. I oni wtedy z tego zrezygnowali, bo nie chcieli płacić podatku. I jak pamiętacie, potem zdarzyło im się chyba raz czy dwa razy dojść jeszcze do finału konferencji i tyle. Ta drużyna już niczego wielkiego potem nie osiągnęła, więc to odejście Hardena było, wydaje mi się, tym gwoździem do trumny ówczesnego składu. No i do czego nawiązuje? Wtedy nie chcieli płacić podatku, a teraz, jeżeli zostaną z tymi 12 graczami, będą musieli jeszcze dwóch kolejnych dorzucić, nawet na minimalnych kontraktach, to wpadnie do 159 milionów, będą płacili ogromny podatek. Po pierwsze, dlatego, że są powracającym płatnikiem, który drugi rok z rzędu przekracza poziom luxury tax, w związku z czym ta stawka podatku jest dużo wyższa. I żeby tak do celu, 159 milionów będą mieli minimalnie w wypłatach, jeżeli nikogo nie zwolnią, a podatku zapłacą dodatkowe 147, co daje razem łącznie kwotę około 306-307 milionów dolarów. Wszystko zależy tam od tych, że tak powiem, mniejszych miejsc po przecinku. No i to są ogromne pieniądze. Oczywiście niemożliwe są kwoty, które drużyny dostają w ramach nowej umowy telewizyjnej, ale jeżeli teraz Thunder opłaca się płacić 307 milionów rocznie za drużynę, która rok temu nie wyszła z pierwszej rundy playoffs i jakoś wcale nie została bardzo wzmocniona, póki co przynajmniej, żeby z tej pierwszej rundy playoff wyjść, no to jest odważny ruch właścicieli, odważny ruch sama Prestiego, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mi się to nie podoba. Wydaje mi się, że tak jak już wcześniej powiedziałem, że Carmelo Anthony nie zacznie sezonu w Thunder. A być może zacznie, ale nie skończy. Pytanie, czy uda się go z nim dogadać, czy ewentualnie nawet zdecydować się na tak zwany stretch provision, czyli rozłożenie tego kontraktu na kilka kolejnych sezonów i zapłacenie łącznie pełnej kwoty Melo, ale pozbycie się go ze składu i płacenie w tej chwili dużo mniej w tym roku. Bo to też widziałem, że jedna umowa Nerlensa Noela za 3,5 miliona w tym sezonie to tak naprawdę jest grubo ponad 10 milionów. Rzeczywiście, to dochodzą właśnie podatki, które Thunder musiał za ten kontrakt zapłacić. Tyle jeśli chodzi o drużynę z Oklahoma City, która mam wrażenie trochę zapędziła się w kozi róg i nie za bardzo ma jak stamtąd wyjść. No ale okej, no być może przynoszą profity, być może budżet się spina na plus mimo takich wydatków, więc nie moja bronka. Kolejna drużyna, o której chciałem pogadać, to New Orleans Pelicans. Drużyna, która odkąd przyszedł Anthony Davis, odnotowała największy sukces w tych ostatnich kilku sezonach. Zanotowali naprawdę niezły sezon. Wygrali pierwszą rundę playoff, pokonując 4-0 Portland Trail Blazers, co było największym zaskoczeniem tegorocznych playoffów. I w drugiej rundzie przegrali 4-1 z Golden State Warriors. I teraz Pelicans w ciągu ostatnich kilku nocy stracili DeMarcusa Cousinsa, z którym nie wiem nawet, czy rozmawiali, no ale nie będą go mieli. Stracili też Rajona Rondo, który odchodzi do Los Angeles Lakers, o czym za chwilę. A w ich miejsce pozyskali Elfrida Paytona. I Juliusa Randla, do którego praw zrzekli się Los Angeles Lakers. I tak szczerze wam powiem w tej chwili, gdybym miał obstawiać, to na dzisiaj uważam, że Pelicans będą mieli zjazd. Ja wiem, że Rajon Rondo jest niedoceniany, że wielu po nim jeździ ze względu na to, że bo to jest taki gość, który musi mieć dużo piłkę w rękach, który kiepsko rzuca, który jest rakiem w szatni, bla 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 bla. No i jakoś w ostatnim sezonie tego nie było widać, bo Pelicans zagrali naprawdę dobre rozgrywki. Rondo był tam głównym rozgrywającym.
i prowadził tą drużynę. To on był jednym z motorów napędowych w playoffach, więc wydaje mi się, że oczywiście Peyton jest dobrą inwestycją w przyszłość, ale tu trzeba wygrywać tu i teraz, więc życzę jak najlepiej Pelikanom, natomiast trochę tego nie widzę. Dobry ruch z wzięciem Juliusa Randla, tym bardziej, że to nie jest jakaś wielka umowa, bo zdaje się 2 lata 18 milionów dolarów, więc to jest dobra umowa. To jest zawodnik, który będzie grał na pozycji numer 4 obok Davisa. Randle musi jeszcze poprawić swój rzut z półdystansu i z dystansu, żeby to wszystko miało sens, ale zdecydowanie to jest dobry ruch. I tutaj akurat pochwały dla władz Pelicans. Natomiast mimo wszystko mam wrażenie, że to może być słabszy sezon, tym bardziej, że napierali będą inni wchodzący do gry, chociażby właśnie Lakers. No, Lakers to jest kolejny ciekawy temat, no bo tak jak powiedziałem przed chwilą, do drużyny dochodzi kolejny zawodnik z ciekawą przyszłością, czyli Rajon Rondo. Więc tu będzie na pewno, oczywiście wierzę w profesjonalizm Rondo, wierzę w to, że będzie chciał tam grać jak najlepiej, ale gdzieś oczywiście pojawi się mnóstwo pytań, czy Rondo z LeBronem, z Lancem Stevensonem, z Javalem McGee poradzą sobie z własnymi głowami, czy poradzą sobie z tą ilością testosteronu w szatni, z ilością ego, która tam się pojawi, będzie tego naprawdę dużo. Pamiętajmy, że jest przecież Lonzo Ball i jego tatuś, którzy też kipią ego, więc może być tu naprawdę, naprawdę ciekawie i sporo tego może być. Obawiam się trochę o Lakers, ale z drugiej strony sami sobie taki klan gotują i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rondo, podobnie jak Lance Stevenson i JaVale McGee, to jest roczny kontrakt, który automatycznie daje im pieniądze na salary cap, na wolnych agentów w lato 2019 roku i jest to dobry ruch pod tym kątem. Pytanie, ile będą w stanie ugrać już teraz. No ale to się oczywiście okaże. I ostatni ruch, który się trafił ostatniej nocy, ruch, który gdzieś tam poniekąd się przewijał, że coś takiego może się zdarzyć i powiem szczerze, jestem zdziwiony, że do tego doszło. Z drugiej strony jestem zdziwiony, jak bardzo dużo pieniędzy poświęcił DeMarcus Cousins, żeby dostać się do Golden State Warriors. No ale to jest znowu majstersztyk drużyny z Oakland. No bo roczna umowa dla DeMarcusa Cousinsa za 5 milionów 300 tysięcy dolarów. Gościa, który w ostatnim sezonie robił 25 punktów, 12 zbiórek, 5 asyst. Trafiał 35% za 3 jako środkowe, czyli naprawdę solidnie. I za 5 baniek? Okej. Okay. Wiem, zerwany ścięgno Achillesa. Wiem, bardzo długa przerwa i trochę go nie będzie w grze, bo prawdopodobnie, nie, znaczy ogólnie z tego, co czytałem, nikt nie będzie naciskał, żeby Kazim zwracał szybko. Ma wrócić w trakcie sezonu, być gotowy na playoffy i wtedy drużynie pomóc. Jest szansa, że być może będzie gotowy na obóz przygotowawczy, ale myślę, że Warriors będą bardzo spokojnie, bardzo bezpiecznie próbowali go wprowadzać do gry. I co z tego wyjdzie? Nie mam zielonego pojęcia, ale dodanie jeszcze Cousinsa do tej drużyny to naprawdę sprawia, że nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł zatrzymać Warriors, bo przecież to jest kolejny All-Star. Za 5 milionów dolarów, nie umiem tego pojąć. Przede wszystkim z punktu widzenia tego, jak Cousins był odbierany przez tyle lat, że to jest gość, któremu zależy na pieniądzach, który ma gdzieś wygrywanie, który chce przede wszystkim grać wokół siebie, nabijać statystyki i nagle Warriors i 5 milionów dolarów. Fajnie, naprawdę fajnie, miło się rozczarować w tą stronę jakimkolwiek zawodnikiem. Okej, tyle na dzisiaj. Oczywiście jutro będzie kolejny odcinek Zarechtena Sola, na który Was zapraszam. I na koniec takie krótkie ogłoszenie, które też dzisiaj pojawi się później na fanpage'u Magic Basketball. Czyli jeżeli sami chcielibyście spróbować się w podcaście, wczoraj był pierwszy podcast fanowski na naszym kanale, byczy podcast fanów Chicago Bulls. Jeżeli sami chcielibyście też spróbować swoich sił, nagrajcie coś. Nagrajcie coś, wrzućcie na YouTube'a, na wrzutę, na SoundCloud'a, gdziekolwiek i przyślijcie do mnie.
Czy to w komentarzu pod tym filmikiem, czy to na fanpage'u, czy na Twitterze, gdziekolwiek, na pewno znajdziecie do mnie kontakt. Każdy ma szansę. Jeżeli będziecie naprawdę fajnie gadać sensem, to nie widzę przeszkód, żebyście trafili do nas, żebyście też współtworzyli nasz kanał na YouTubie i przyczyniali się do tego, że marka Magic Basketball wróci w pełni glorii i chwały. Ok, dzięki na dzisiaj. Był z Wami Piotrek Zarychta. Do usłyszenia.